Squier, LTD, Ibanez, a może Jackson. Dziś sprawdzamy gitary do 2000 zł. Konkurencja jest konkretna. Zaczynamy od przepięknego Squiera Paranormal Thin Line Telecaster. Mamy tu korpus 100 poli, klonowy gryf ze standardowym C, podstrunnica to również klon. 22 progi i duża ciekawostka, dwa przetworniki Alnico wyglądające jak P90. Zobaczymy jak to brzmi. Według specyfikacji są to single. Mamy przepiękne klucze w stylu vintage, wspaniałą złotą płytkę. Od razu powiem Wam na wstępie, że z całego zestawienia ta gitara jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o wygląd. Sprawdzimy jak brzmi. Druga propozycja to Stratocaster od Squiera, dokładniej Classic Vibe 50s w pięknym kolorze Fiesta Red. Mamy tu klasycznie układ SSS, czyli trzy single na Alnico od Fendera, klonowy gryf i korpus z NATO oraz 21 pięknie wypolerowanych z fabryki progów. Do tej gitary czuję sentyment, bo pierwszą gitarą jaką sam sobie kupiłem był właśnie Squier Stratocaster, na którymś z poprzednich filmów już go pokazywałem. Czerwono-złoty. Ta gitara przywodzi wspomnienia. Następny uczestnik to ESP LTD EC256FM. Korpus to mahoń z naklejonym na niego klonem płomienistym. Gryf również wykonany jest z mahoniu. Podstrunnica to jatoba. 22 progi o oznaczeniu XJ, cokolwiek to oznacza. Dwa przetworniki ESP LH150 i ładny niklowany osprzęt. Do tej gitary jestem trochę uprzedzony z racji tego, że po prostu nie lubię gitar typu Les Paul. Więc zobaczymy, może miło się zaskoczę. Thank you.
Kolejna gitara to Ibanez S521, konkretnie mój Ibanez. Mieści się w widełkach do 2000, kocham tą gitarę, jest moja, jest wspaniała. Mogę ją polecić każdemu na starcie, ale trafiła tutaj, więc omówimy sobie wszystko. Korpus Meranti, pogryziony przez mojego psa, plus 10 do wyglądu. Klonowy gryf o profilu Wizard 3. Cieniutki, szybki gryf do bardzo, bardzo wygodnej gry. Podstronnica to palisander i mamy tutaj dwa przetworniki Quantum ceramiczne. Alnico na pewno wypadnie tutaj lepiej dźwiękowo, ale ja uwielbiam dźwięk Ibaneza, ten symulujący Stratocastera. Naprawdę, a zresztą posłuchacie. I na koniec prawdziwy potwór, Jackson JS32T King V w wersji ze stałym mostem. Nie udało mi się dorwać z Floyd Rose'em, także w gitarach do 3000 na pewno pojawią się już gitary z Floydem. No, korpus to lipa, gryf klon, podstrunnica Amarant. 24 progi Jumbo, więc powinna być naprawdę wygodna do gry, oraz dwa przetworniki sygnowane logiem Jackson. Po prostu high output Zebra Humbucker. Zebra, że dwa kolory, po prostu. Jeżeli chodzi o Jacksona, wypadałoby dać mu się popisać w jakiejś metalowo-rockowej melodii, ale że nie mam takiej, a nie zagram żadnych innych riffów ze względu na copyright claimy, sprawdzimy, jak riffuje majonez dekoracyjny Winiary. Klasycznie linki do wszystkich gitar z Guitar Center znajdziecie w opisie. Sprawdźcie też film o gitarach do 1000 zł i jeżeli szukacie aktualnie monitorów studyjnych, to na moim kanale znajdziecie recenzję KRK Rockit 5 G4. Po bardzo długim namyśle Ibanez zostaje ze mną, jest mój, ale zdecydowanie Squire Paranormal Thinline Telecaster. Bardzo wygodna gitara, świetnie brzmi, jest lekka przez to, że ma ten wydrążony środek, że jest hollow body, właściwie half hollow body, bo nie jest, a nieważne. Jest wspaniała. Jeżeli będziecie mieli okazję, zajedźcie do sklepu i wypróbujcie ją. Spokojnie mogłaby trafić do mojej kolekcji. Dajcie znać, która gitara najbardziej Wam się podobała i dajcie propozycję gitar do filmu o gitarach do 3000 zł. Niewiele brakuje nam już do 7000 subskrypcji, także będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, wciśniesz łapkę w górę. W ten sposób mogę się dalej rozwijać i trafiać do większej liczby osób, a co za tym idzie, robić dalej filmy dla Was, moich widzów. Trzymajcie się i biegnijcie kupić swoją gitarę. Hej!